Dzień dobry. O, już mi strzeliło. Witamy dzisiaj 1 wrzesień, godzina 4:30. Dawno nie było tutaj vlogów o tej porze, w sensie zaczynających się o tej porze. A jeśli się domyślacie i jeśli część z was oglądała poprzednie vlogi, to wiecie, czym to jest spowodowane. Tak, słuchajcie, dzisiaj wyruszamy na otwarcie naszego burgera. Tym razem ruszamy do Bielsko-Białej albo Bielsko-Biała. Nie wiem, czy to się odmienia, bo ktoś tam ostatnio nam zwrócił uwagę i w sumie zapomniałam sprawdzić, czy to się odmienia, czy nie, więc jeśli mówię źle, to mnie poprawcie. Także tak, ja już ogarnięta, spakowana, bo zostajemy tam na noc. Także wracam do domu dopiero w sobotę. Robert jeszcze jedzie na jakiś strongmanów, także on to już w ogóle będzie w poniedziałek w domu. Do dziewczynek przyjechał dziadek, także sobie tutaj spędzą cały piątek, a my będziemy właśnie na otwarciu. No i powiem wam jeszcze jedną rzecz, że jak wstałam i już mówię, Jezu, jest 1 wrzesień. A to oznacza tylko jedno. Już tutaj zobaczcie, dresik, pomarańczowy dresik, już taki stricto jesienny kolor, kojarzący się z dynią. I wiecie, na co mam najbardziej ochotę dzisiaj? Na kawę dyniową ze Starbucksa. Nie wiem jak wy, ale ja kocham kawę dyniową ze Starbucksa i szczerze, średnio przypadam za tą porą roku, ale jak myślę o tym, że jest kawa dyniowa już w sprzedaży, to poprawia mi się zdecydowanie humor. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, Robert jeszcze je śniadanie i ja już tam się dopakuję jeszcze szybko jakieś buty i uciekamy, bo za pół godziny mamy autobus. Pociąg. Nie wiem, czy wam wspomniałam o tym, ale jakoś dzisiaj wyjątkowo nie było ciężko. Zobaczcie, tak wygląda siłownia nocą. Pięknie, co? Czyjaś to baliczka krzypie? To chyba twoja. Nie smarujesz, no sucho. Wyspany? No tak, czwarta pobudka. Spany. Wszyscy wyspani są, prawda? Będziemy spać w pociągu, mamy 5 godzin drogi, prawda? Wyśpimy się. Pobudka. Słuchajcie, pierwszy raz spałam w pociągu, naprawdę. Chrapało, że nie wiem, tak? Z 2 godziny spałam normalnie, ale jest to w końcu taka... No, 8 godziny, zobaczcie, 8 godzina jest. Przyjdziemy teraz na śniadanie i na jakąś kawkę, ale wszyscy spaliśmy, także plus tego, że będziemy wypoczęci. Okej, raz herbatę. A reszta to piwo, mówił, ale za wcześnie, to później damy. Dobra, śniadanko, czas start. Kanapeczki jakieś. Kanapeczki. Robert już zjadł. Mam poczucie, że tego wydarzenia się złamało jeszcze przy otwarciu. Pani jak go zobaczyła, to już tu chciała, że nie daje mu taki widelec. Jeszcze niektórzy czekają, niektórzy już zjedli, a niektórzy są w trakcie. Pierwiastek to wapń. Wapń? Tutaj jest jasne. Warzywo? Nam idzie. Warzywo nowe? No. A nie, już koniec. Dobra, po 5 godzinach witamy w Bielsko-Białej. Jesteśmy już na miejscu. Będziemy właśnie przyjechał po nas pan, jakiś kolega, właściciela lokalu. Busikiem jego pędzimy już do lokalu. Zobaczymy, co tam się dzieje, zaraz wam wszystko pokażę. I pamiętajcie, znaczy w sumie nie, bo i tak vlog się pojawi później, ale chciałam powiedzieć, że otwieramy się o 12:00. Tak. Na burgera wszyscy idą. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już przed lokalem. Tak wygląda nasz lokal. Jesteśmy na samym placu tutaj w Bielsko-Białej.
Bielsku-Białej. O! I słuchajcie, dzisiaj mają tutaj jakąś imprezę, jakieś dni tutaj tego miasta, więc zobaczcie, tu jest zaraz imprezka, jest scena i czekamy. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo ludzi. Jesteśmy tutaj wyposażeni w dużo burgerów, także mam nadzieję, że nakarmimy wszystkich. Uwaga, uwaga, jesteśmy już w środku. Zobaczcie, tak, loda. Jest skromny, ale spokojnie, damy radę, ogarnimy wszystko. Nie takie rzeczy już robimy. Teraz pan ustawimy na zewnątrz, oczywiście to jest nasz taki znak rozpoznawczy. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Tu mamy strefę taką do przyjmowania wszystkich klientów. Prawdopodobnie będziemy składać albo wydawać. Tylko zaraz będziemy wszystko ogarniać, będziemy kroić, przygotowywać dla was właśnie jedzonko. Podoba się? O, kochanie, jak no, idzie? No, biorę się za bułeczki. Za bułeczki? Oho, oho. No jak, bułeczka ładna. Mięciutkie, świeżutkie, niemrożone. Uuu, jakieś kanapeczki, tak, zaraz odbieramy. Już wychodzimy za chwilę, także. Witamy, witamy wszystkich. Dzwony są, także jest hardkorowo. Słuchajcie, chcieliśmy podziękować bardzo, że tutaj jesteście z nami. Na Burnika Burnier, nasza ósma lokalizacja, no, Bielsko-Biała. Jest pompa, będzie pompa, także dziękuję bardzo. Wielki brawa tutaj właścicielom. No jak tam leci? No jest hardkorowo, słuchajcie. 2 godziny minęło, ile zrobiliście? Ja myślałam, że znowu dzisiaj będę miała wolne. Zamówienie było 11 burgerów hardkorowych. Także 11 razy 3, no. 33 kotlety. Naraz. Trochę nam to zrobiło tutaj tabakę na kuchni, ale dajemy radę. Kolejny update, jest już 22, więc ogólnie powinniśmy zamykać, ale zaraz wam pokażę, co się dzieje. Impreza na zewnątrz się skończyła, ale za to jest impreza u nas w środku. Zobaczcie. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda wszystko na zewnątrz. Jak tam, kochanie? Jest pompa, tutaj cały czas działamy, także jeszcze spotki robimy. Że widzieliście, co się dzieje. My już ogólnie nie kontaktujemy, naprawdę. Bo każdy z nas wstał o 4, więc jeszcze, wiecie, mało kto też spał, przespał 2 godziny, trochę w tym pociągu jeszcze i tak dalej. Więc już ledwo stoimy na tych nogach, bo to jest stanie po prostu bez przerwy. Tak naprawdę tylko gdzieś tam ktoś się na 5 minut pójdzie wysikać i na przykład zapalić. Także bez przerwy robimy dla was burgery i ogólnie, słuchajcie, no pewnie po raz kolejny powiemy to, że zrobiliśmy rekord, bo naprawdę zrobiliśmy rekord. Aktualnie jest już ponad 350 zamówień. I w ogóle śmieliśmy się, że jeszcze zrobiliśmy rekord wydawania burgerów, bo zrobiliśmy w 27 sekundy, słuchajcie, także naprawdę już mamy tak to wszystko ogarnięte, że mega to funkcjonuje i ja jestem mega szczęśliwa, no mega, mega, już ledwo w ogóle gadam. Dobra, ekipa zrobiła robotę, idziemy teraz, słuchajcie, na jakieś szybkie jedzonko. Zobaczcie, jak to pięknie, na jakiegoś drina chyba, co? Jak wypiję jednego, to powiem. Będzie zgon. Pierwsze 30. Dziękujemy bardzo. Pierwsze 30. Idziemy właśnie już do hotelu. Tak kończymy ten dzień.
I co? Dzień kończymy rekordem kolejnym. Rekordem jeszcze nie policzyliśmy tylko kolejnym. Tak, na pewno. No. Meldujemy się już w hotelu. To był naprawdę mega ciężki dzień. Nie wiem, czy widać, jak ja ledwo patrzę na oczy. Gadam. Taki mamy pokoik. O, odpalasz tutaj? Jeszcze pracujesz? Jeszcze pracuję. Siedzi mało. No, krótkowo. Do 4 rano, słuchajcie. O Boże, tutaj mamy łóżeczko. I najbardziej o czym marzę, to żeby się już wykąpać, wziąć prysznic. W wannie bym bardzo chętnie poleżała, ale myślę, że zostałabym w tej wannie. Co masz mi powiedzieć, bo nagrywam teraz? Pobiliśmy rekordów 509 burgerów. Dzień dobry, dzień dobry. 6:30, melduję się drugiego dnia. Jeszcze jestem w hotelu, idę aktualnie na śniadanie i ruszamy na pociąg. Jadę ja, Roxana i Wojtek, my wracamy do Warszawy. Robert jedzie dalej w trasę, a dwóch chłopaków moich zostaje tutaj na burgerze, żeby trochę im dzisiaj w sobotę tutaj jeszcze pomóc. Z takiego względu, że są jakieś koncerty, właśnie te imprezy i naprawdę jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Także ja uciekam na śniadanko i zwijamy się na pociąg. Dotarliśmy, siedzimy już w pociągu, jak widać, i pędzimy do Warszawy. Akurat tym razem mamy szybki pociąg i będziemy w Warszawie za 3,5 godziny, także mam nadzieję, że szybko nam to zleci. Ja idę na pewno w kimę, chyba. Przynajmniej mam nadzieję, że zasnę, bo jestem tak padnięta, także idę chyba na kimkę. Dotarłyśmy, idziemy do Alta i wracamy sobie. A! Pakujemy walizy i wracamy. Wojtuś wysiadł na wcześniejszej stacji, a my sobie wysiadłyśmy na wschodnią i pędzimy już do domku. Także dziękuję za vloga, mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Ściskam!